Można grać świeczki, Witajcie moi nie? drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i rozpoczynamy kolejną misję, rozdział trzeci. Po raz 63. Znaczy tak, aha. Dobra, nie przeczytał mi cutscenki wstępnej, w każdym razie skrócę wam to, bo niestety broń mi trochę się zbugowała, już trzeci raz to próbuję. Po prostu jak zacząłem poprzednio, to broni nie miałem i nie mogłem nic zrobić. Tutaj jest kałach od Bourbona i opłaca się go wziąć. A dzięki mnie o nim wiesz. Tak, wiem, dzięki Steelemu o nim. Ja też o nim na początku nie wiedziałem, ale potem się dowiedziałem i mu powiedziałem. Tak. Ej, wziąć ten taki shotgun od niego, czy nie? Weź, weź. No dobra. Weź. Bo ty masz dubeltówkę teraz, co nie? No, miałem to ten dwustrzał. A on ma taką strzelbusię. No, fajna jest. Tylko pamiętasz, żeby przeładować do pełna, na musisz sześć coś raz, wtedy za jeden ład przeładowuje. Drugi raz wtedy wkłada drugi, a trzeci raz wtedy dopełnia do końca. Aha, dobra. Wiem, przestanę to jest, ale tak jest. Dobra, i w każdym razie Bourbon tutaj wyszedł pierwszy, żeby ubezpieczać, ale o właśnie ci koledzy, których słyszycie i teraz już częściowo widzicie, go złapali, okazało się, że go bardzo nie lubią. I nas też nie lubią. Tu nie muszę mieć maski, nie muszę. Masz noże do rzucania, co nie? I mam, tak, mam noże i tutaj jakieś strzałki jeszcze zebrałem. To tyle, ile ci się uda, to rzuć nożem, a nie próbuj się nawet skradać. Znaczy, skradaj się trochę, ale... Dobra. Nie licz, że podejdziesz i zabijesz kogoś nożem i on cię nie zauważy. Dobra. To jest po prostu niemożliwe. W tej grze się nie da skradać, tak? W twojej wersji metra się skradać nie da. Po prostu dopiero w mojej jest skrypt skradania się. Je, na hita poszedł z noża, a nikt go nie... To jest super, zabiłem jego kolegę, który stał tuż przed nim i on mnie nie zauważył, nie? Drugi? No. To jest epickie. Typowe dla starych gier. Oj, dostał, ale żyje. Dobra, koniec zabawy. Olo! Olo, o, z dwóch stron. Gin. Ale nie chciałbym dostać takiej serii na klatę jak ten kolega. Ale zostawił mi granaty. Znowu ta muzyka. Gin. Na tej stacji jest strzelnica zombista i mogę dostać misia w nagrodę. Ała. No idealnie. Dobra. Zdjęci. O, ile amunicji. Jakaś broń. Co to za broń? Nie wiem. Czy to jest zamiast czego? Zamiast mojego kałacha. A, tu jest ta stara. To nie. Chcę kałacha. Dobra, jak pięknie. Teraz zobaczymy, ile mam naładowaną latarkę. Naładujemy sobie latarkę. Dobra, idziemy dalej rozwalać naszych niedobrych kolegów. O! Kuli mi ręce i mam ręce związane za plecami. I uciekam przed ruskimi, znaczy przed komunistami. Bo chcieli mi skontrolować dokumenty, a tam nie skontrolowali mi. Czekaj, czekaj. Bo są idiotami i mnie skontrolowali tych dokumentów. Dobra, padł. Idziemy. To od razu mnie zakuli. Ała! Napieprzają do mnie. Do mnie już nie, bo ich się pozbyłem. A ja się nie mogę ich pozbyć, bo jestem na stacji i mam związane ręce. To jest fajne, że można od nich zbierać tą amunicję. Dzięki temu prawie w ogóle nie trzeba kupować. Skuli mnie za nic. Fajnie, że oni się tak ruszają, jak się zbiera tam amunicja. Ja po cichutku. O lol! Kolego, surprise! On to przeżył, ja nie wierzę. Mówiłem kolego, że dostaniesz tu price'a, ale... Dobra, czas wytestować do niego shotgun. Już myślałem, że on jeszcze żyje, nie? Aj ty! Same nogi, po nogach go! To chyba tak nie działa, dobra.
O lol! Aha, dobra. Jak ja się wystraszyłem, a to jakieś... O! A tu będzie sklep, będę mógł się... O! Kupić? Miałeś kasę. Miałeś, bo już ja ją mam. Czekaj, bo ktoś do mnie nawalał i nie wiem kto. Prawdopodobnie... Ktoś z karabinu maszynowego. Tak, nawet na pewno. O lol! Jesteś... Jest, czy czekaj, ty się nawalasz? Zginąłem! Ale co się stało? Nawalasz, to nie? Tak. Zginąłeś? Tak, ale tak nagle, tak... Zobaczcie sobie na nagle, nie wiem co się stało. Pewnie dostajesz shotguna. Albo z noża. Co z noża dostałem? Bo do mnie chyba podszedł do tyłu. Chodź tu swołacz. Najlepiej sobie wyciągnij kałacha i skam się w jakimś miejscu i nawalę po kolei do tego. Tak jak właśnie to robię teraz. Pociąg nie będzie na mnie czekał. Pociąg osobowy z dupy do dupy. Co? No, padł. O. Gdzie mam tu dojść? Broń. O nie. Tam mam dojść, o, revolver. Dobra. Dublet. A, tam jest kolega. Hała. USW. Sobaka. AKSU. Kurza mnie to. Te wiszące mięso. Tam się coś świeci. O lol. A tu jesteś. Dobra, dobra. O lol. Masz kolegę. Tylko gdzie? A tam. O, nawet dwóch kolegów. Już nie. Dobra. Teraz amunicyjem mi oddajcie ładnie. Ta muzyczka jest epicka. To tak pasuje po prostu do tej misji, że się nie da. Ale jaka muzyka? To takie ten... Takie hobby hymn, taki trochę. No ale rozumiem. Dobra, puszczę ci potem. Kupię sobie tłumik do strzelby. Tłumik do strzelby. Ej, co się stało? Lol. A drabina tu jest, a ja co się stało? Ale tam jest drabina. Tłumik, tak. Mam 6 naboi. A potrzebuję kupić jeszcze... O, co sprzedać? Zapalające granaty? Tak, sprzedam zapalające granaty. Wyłączmy światło. Są przylepny na razie. Apteczek mam na szczęście. Filtrów nie masz, koleś? Nie, nie masz filtrów. A ty masz, koleś, amunicję, co nie? Dobra. Dobra, na pałę idziemy. O, zadyszkę, a to są zakręty. O, dużo was! Granat! Gdzie tu jest granat? Weź mi oświeć, gdzie jest granat? C. C. Nie. Nie, piątka. Piątka. Masz tam, nie wiem gdzie tam jesteście, ale macie granata. Prezent? Tak, taki prezencik. Surprise! Nie wiem czy kogoś zabiłem. O, jeden biega tam u góry. Nie trafię taki go. Taki surprise powiadasz, im dałeś? Tak. Nabiłem się na ten kolec, naprawdę. Poczuję sobie, po coś tak mi dudni w uszach. Dobra. Yep. A. Kasa. Ej, ale ja wskoczyłem do tej dziury, a zdobyłem kasę, ja chcę coś kupić. O lol. Taktyka na BFA. To nie jest wybuchające. Wiesz co ci powiem, Paweł? Słucham. Granaty są fajne. Te nawalanie z karabinu też jest fajne. A się porozumiała z mieszkańcami metra w ten sposób. Strzelając do nich z karabinu, tak? Nie, chępając. Aha. Chyba, że tak. No, jak to tam wleź? Ile amunicji można tu zdobyć na tej... Takie niezbyt ładnie. A, będę jechał w luku bagażowym.
Kogo ty przytaścił z sobą? Czekaj, 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 jest katynka. Myśli nawalanie z faszystami. O lol. Muszę przez ten front przejść. Ej, ja kończę grę już właśnie. Arciem! A nie, jeszcze nie. Zabij! O kurde. Bourbon zginął. Chyba. Tak. Chyba tak. Ej, żyjesz czy nie? Chyba nie. Ja? Nie, Bourbon. To źle. O lol! Ło, a ty kto? Możesz opuścić swoje oruże, Jonasza. Piczalny. Aha, ty dopiero Bourbona zabiłeś, to znaczy uratowałeś. No. Prawie mi się udało. Han. Nazywam się Han, a ja jestem Artem. Ale spadek BBS-u był. Bogom proklęte miasto. Kolegi tego nieszczęsnego сейчас появятся тут, a ja предпочёл бы. No ja też, ale to ruszmy się już. Ja возвращаюсь в Тургеневской. Здесь, на Сухаревской. No czyli na przeklętą wraz z Hanem. Если предпочитаешь. Что ж, мудрое решение. Mądra decyzja. Duchy. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя я чувствовал, что кто-то помогает мне с тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я невиновен в гибели Бурбона. Жалую, однако, что мусил сгинуть, но... Я тоже жалую, но и что с того? Nie, nie, na bardzo się nam nie udało, ale mamy teraz Hana, kolejnego towarzysza. Który pewnie też zginie, ale trudno. Nie, on nie zginie. A. Ale spokojnie, w następnej misji cię opuści. Super. Super. Kolejny tunel. Jaka fajna. A potem nie będziesz musiał napieprzać z komunistami, a potem z faszystami. Fajnie, czyli ogólnie będę się cały czas nawalał. Mhm. A potem spotkasz Ulmana. Chyba ci dużo powiedziałem. Nie? No tak. Nie wsłuchaj się. Nie spoileruj. Tylko nie słuchaj слишком dobrze. A potem będziesz polis? A dobra, potem dobra. Będziesz D6. Ja tam nic nie słyszę o tych różach. Czemu wstąpić na to? Takie mam przekonanie polityczne. A on zna. Ja tu jestem dla kasy. Idziemże. A ty? Ja, wstąp do armii mówili, zobaczysz świat mówili. To bardzo niebezpieczne tam. Mój ojciec jest czerwonoarmistą, tak jak ja i jego ojciec. Taka tradycja rodzinna. Inaczej nam przyjdzie stać się tu na wieki. A, to powiedz mi, lew czy ręce i nogi staczone na polu bitwy to też wasza tradycja? Oni się cieszyli, że ponoszą ofiary. No pewnie, Pius dobra, i... czekaj, o co ty gadasz w ogóle? W worku samonisą mają jakąś psułkę, co to jest? Antybiotyk? Nie, to cyjanek, na wypadek gdybyś się dostał w ręce wroga. Że co? Ale Bóg zebranie są łysa, poszedłbym prosto do piekła. Słuchaj, no ministranci, jedynie z faszystów tak czy siak idzie do piekła. Weź mi pigułka, to szybko rozwiązanie. Ja bym sobie nie mógł dać życia. No to daj mi swoją kapsułkę, wolę pognąć dwie niż gnić w jednym. Co to za cień? Czy tam dialog. Bo czekaj, bo ja tu nie ogarniam o co chodzi. Tu nie czytaj dialogu komunistów. A nie czytaj, bo mnie to kurza. Nawet apokalipsa nie podtrzymała nas przed demordowaniem się w imię przekonania. Niebawem miałem przekonać mnie w kąty, oddzielającą faszystów od komunistów. Słyszałem, że kiedyś już toczyli wojnę i wtedy faszyści przekali. Ogar. Powinienem się skupić. A, rozumiem, że ci przeszkadzam, tak? No tak troszeczkę. A się widzę pociąg, który jest zawalony. Puść mnie, Han. No. Taki ładny pociąg. Cześć, jakaś straszna muzyka. Czemu nie? No, u mnie śpiewają komuniści. Jakieś rosyjskie piosenki żołnierskie. Coś właśnie słyszę. Co robimy? Stoimy, idziemy. Mama! Gdzie ty? O nie, o nie, o nie. Znowu cień. I z jego. Z jego czy nie? Chyba go zjadł. Nie wiem. Han, szedłbyś szybciej, kurde. Stronę, Artyom. 17. Wow, serio, tu coś idzie? O lol. Ej, przecież to widmo. Uh-huh.
No question. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Już myślałem, że sprawę granatem rzuciłem. Zamiast nożem. No, teraz poszły i biegnie szybciej, super. A długo to nie potrwało. Ja się przed przestraszyłem, że zamiast granatu rzuciłem ten. Zamiast noża rzuciłem granat. A ja wszystkie noże wyczerpałem, jak walczyłem z tymi frajerami. Zamrij i smatrij w priot. Ha, mam tichara. Au. Znowu. Dawnym-dawno тут бушевала жестокость. Zagrała się tu bitwa. Aaa. Czyli on też widzi te cienie, tak? To spoko. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Podążaj za mną. Castanai lapio asterium manta. Castanai lapio asterium manta. Ty się... co ty robisz? Ała! Co się dzieje? Padłem na ziemię. A ten coś tam powtarza cały czas. Ej, zginął? Nie dotykaj cieni. A, fakt, dobra. W stronę Artyom. W sumie miałem quest kostumowego. Przejść ten poziom bez zabijania nikogo. To chyba ale trudne. Zabiłem już 5 i właśnie zginął kolejny. Этот тоннель переживает своё прошлое раз за разом. I kolejny poszedł. Долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Idziemże. No, przeszedł przeze mnie. Jak w Unity normalnie. Zginąłem, jest, tak, piona. Super, nie jestem jedyny. Tylko ja zginąłem na łatwym poziomie, a ty na Selkerze. To trochę różnica, ale... Zemrzyj i smatrzyj w tyjot. Nie martw się. Nie wchodź w cienie, tak? Ty zginąłeś w głupi sposób, bo dotknąłeś cienia, co nie? No. A ja zginąłem, bo zabiłem kolesia, który stał obok kolesia. I ten koleś, który stał obok tego kolesia, którego zabiłem, zobaczył, że jego kolesia nie ma już, bo nie żyje i mnie zabił. Aha. Skróć. Czekaj, dotknąłem, nie wiem. Castanai lapio asterium manta. No, biegniecie? Mam nadzieję, że mnie oświetli tym latarką. Co on gada? Alaum manko, coś tam. Choć coś tam takiego w jego języku. Coś tam manta powtarza, nie wiem. Wow, znowu Siza się skończyła. Ja предпочёлbym, żeby to zostało naszą tajną. To немного liczne. Jednego mniej. Ja był z nimi. Dwóch mniej. Ja był. A, Han przeżył tą bitwę, tu już nie wiem. My sotworili z naszym miarą straszne, niepowtarzalne. My unicestwili nie tylko materialną jego część, no i tonkую. A, on był podczas wybuchu. Właśnie, ja wam nie wrzuciłem filmiku, tego początkowego, co opowiada historię. Ja się tak kapłem, że tego nie dodałem. O, cholera. Włączyli światło, a to cholernie niedobrze. W metro, w tych trubach. Na zdrowie. Mam nadzieję, że się nie wystraszyłem. Diabeł. Szlak, co szlak? Nie wiem, co się stało. No jestem cicho, no. Zosredotocz się. Skup się, to znaczy przygotuj się do strzelania, tak? No to super.
Może lepiej shotgun. Czy tam strzelbusie? Nie, Han ci każe się skupiać w różnych rzeczach, nie tylko do strzelania. Najczęściej jego pierdoły chce ci opowiadać. Na razie to stoimy przy... On ma bagnet, a ja nie mam. Potem może znaleźć karabin z bagnetem. A ja mam otworzyć to. To mały problem, czyżbym nie miał amunicji do... Ja pierdzie. OLOLOL! OLOLOL! Dobra, dobra, Houston, we've got a problem. Wow, przeżyłem, dobra. I ran out of kawa... AK... AK... Этот несчастный Стургеневский. Кажется, положение там становится все хуже. Ammo. Ja, AK widziałeś ammo. To jak pięknie po angielsku, że to powiedział. Snajpera zdjąć. Spadek FPS-ów. Wow. On tak ładnie zeskoczył, a ja nie. Dobra. Następna misja jest Anomalia, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Człowiekiem. Nie pochodzim na drugich ludzi. I też nie jestem pochodzim na człowieka w ogóle. Serio? Ja by skorzej nazwał jego... Nie wiedziałem. No. Zginąłem. To żegna was Mitrandir i Steely Panic. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. I niech groza metra będzie z wami.